Janusz Korwin-Mikke, 77L, postanowił pokazać, jak wygląda jego dom. Osoby, które spodziewały się bizantyjskiego przepychu, będą nieco zawiedzione. Janusz Korwin-Mikke od lat budzi ogromne emocje. Mówiąc o jego poglądach, że są kontrowersyjne to tak jakby nic nie powiedzieć, kropka do niedawna. Wydawało się, że osoby myślące jak on stanowią margines, ale ostatnie wybory pokazały. Co innego. Janusz dostał się w końcu do Sejmu i przez najbliższe cztery lata w mediach będzie, go zapewne zdecydowanie więcej. Super Express został ostatnio zaproszony do jego domu w Otwocku, gdzie mieszka wraz ze swoją o 40 lat młodszą żoną. Korwin Mikkę pokazał nam swój dom, zaprosił. Do salonu, w którym uwagę przykuwała pokaźna kolekcja pamiątek, królowały zabytkowe szpady, pistolety i. Keyboard, na którym polityk zagrał podczas naszej wizyty szlagier tango Milonga. I choć dom, robi wrażenie, to nie ma w nim przepychu ani luksusu. Reklama skromna kuchnia, w której małżonkowie. Po męczącym dniu siadają na barowe krzesła i popijają herbatę, a czasem coś mocniejszego mogłaby zdziwić niejednego naszego czytelnika, który najpewniej spodziewał się bizantyjskiego przepychu. Polityk pokazał nam też salon, sypialnie i swój gabinet, w którym pomieszkuje jedna z córek z poprzedniego związku, relacjonuje tabloid. Uwaga zwraca przede wszystkim panujący wszędzie bałagan. Ale najwyraźniej polityk i jego małżonka nie zawracają sobie głowy takimi drobnostkami. Na ścianie wiszą portrety Janusza, co może świadczyć o dość wybujały mego gospodarza. Ludzie na ogół wieszają na ścianach obrazy albo zdjęcia dzieci, a przecież miałby czym zapełniać ściany. Janusz jest w końcu ojcem Siedmiorga. Spodziewaliście się, że tak może wyglądać jego dom?